się zmęczyłem. Ty też masz. Kluczek. Kluczek kluczami. Ale. A głupie mu robisz. Podłoga skończona. Zaczynamy instalację. Wanna jest podłączona. Bateria do wanny tak samo. Tu mam zlew. Tu jest szafeczka do zlewu. Taka. Więc wszystko trzeba uzbrajać. Teraz. Co chcesz, Marek? Klucze do Mowana. Gdzieś są na pewno. Który nagrywa? Nagrywam to, jak będę skręcał spłuczkę. Tak wygląda w Anglii spłuczka. W Polsce pewnie podobnie. Tak na to ładne napełniane. Pyk, pyk, cyk, cyk. Tak to chodzi. Oczywiście na dają tutaj gumki z tym, które tu widzicie. Ale zazwyczaj się lało, jak się nie dało silikonu tutaj pod to, na gwindy, na ten, więc zawsze daję silikon. Tak samo tutaj od spodu daję silikon na śrubki, które się skręca muszle, czy jak się to nazywa? Pan, jak jest po polsku? Muszle, nie? Nie wiem. Muszla klozetowa. Muszla klozetowa. Razem z płuczką, jak skręcasz, to tam też daję zawsze silikon. Tutaj, następna rzecz. Jeżeli tu nie dasz silikonu przy skręcaniu tego, to na 100% będzie ci się lało. Mhm. Więc za każdym razem tak samo tutaj trzeba dać, bo się leje. I mało kiedy syfon, który kupuje się osobno, pasuje idealnie z waste'em. Tego już na pewno nie wiem, jak to po polsku będzie. Z odpływem, który tu jest wymontowany. Wkładka. Mało kiedy pasuje. I bo gwint jest troszkę się luźnie, albo uszczelka jest nie tak, jak powinna być. Więc jeszcze może być tak, że trzeba teflon dawać tutaj na gwint, żeby dobrze dociągło i złapało. Więc tak to wygląda w Wielkiej Brytanii. Tak, Marek już prysznic założył, szybę założył, wanna już prawie skończona, kibelek założony, umywalka założona, także prawie do brzegu dolatujemy. Zawsze chciałem mieć siedzącą pracę, więc dzisiaj mi się udało, mogę w pracy siedzieć. To jest mój fotel, mój krzesło. Co robię? Czyszczę listwy z silikonu. To jest jedyna rzecz, na której się znam, żeby coś poczyścić. A całą resztę fachową robotę musi robić ten. Chyba nagraj mnie też. Nagrać cię? Jak coś robisz? Na kolana. Moja pozycja. Jak mnie nie widać na filmie, to znaczy gdzieś klęczę w rogu. Takie moje życie. Taki mój marny. Dobra. Prysznic już skończony. Teraz Marek będzie składał szafki, które pójdą. Tutaj dwie szafeczki połączone ze sobą i w środku będzie gniazdko do ładowania szczoteczek do zębów. Ty jest to robi? Czyta się instrukcję. Skąd, instrukcja była? Skąd będziesz wiedział, jak to kręcić teraz? Kurka. Nie będziesz wiedział. Teraz nie będę wiedział. No. A ja maluję tam te listwy przypodłogowe. Już. Na biało. Kurka. To ta chwila, kiedy trzeba się wyprowadzać z narzędziami, z wszystkim stąd na dół po schodach. A że dzisiaj się tak czuję, jak się czuję, to jest mi ciężko. Marek, farba się przewróciła. Musisz pokazać, jaki masz porządek na wanie. Porządek jest zawsze na wanie. Na moim tak. Tutaj bym się kłócił. Tak to tu wygląda. Pudełeczko może moje? Szafka założona. Jakie pudełeczko? Już jest złożone tam do tego. A z tego? Aha, to może mi się pomyliło. Nie, z tego miałem wcięte. Tak to tu wygląda. Jeszcze silikony w niektórych miejscach Marek zrobi. Prysznic wygląda tak. Taki oto sposób. Tutaj założyliśmy. Jeszcze jest taka szybka. Bierzesz se. O. Otwierasz, przymykasz, jak się myjesz. Bardzo fajne.
Fajnie to wyszło, ta łazienka. A tu jestem ja. Pozdrawiam wszystkich. To może tylko czy zniesienie serku? No ale to i tak muszę iść na dół. Trzy skrzyneczki i gadełko jedno. Co działać? No i już to prawie mamy. Teraz trzeba posprzątać, pościągać te folie z podłogi. Tutaj Marek już czyści wszystko i za chwilę będzie robił silikon. Efekt pękniętych pleców. To się mówi, jak się kameruje. Nagrywa, bo później nam to zakwalifikujemy jako porno. No może być. Usuną z YouTube'a. No i koniec projektu. Jak widzicie, wszystko poczyszczone, posilikonowane, przygotowane już dla klientów. Mogą korzystać. Oczywiście nie od razu, muszą silikony złapać. Tak wygląda prysznic. Tutaj jest zbliżenie na podłogę, jak wygląda koło brodzika, koło rogów, bo ktoś tam prosił, żeby zrobić zbliżenie. Przechodzę na drugą stronę. Tutaj mamy listwy przypodłogowe. Wygląda to bardzo dobrze i tutaj mój brzydki tym. Lustrze. A tutaj Marek. Dobra, pozdrawiamy i zapraszamy na konkurs dzisiaj wieczorem o 19:00.